Serdecznie witam Państwa w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie i bardzo się cieszę, że mój debiut zbiegł się z tak wspaniałą inicjatywą. Kopt wszedł. Dawno, dawno temu w odległej krainie było sobie niewielkie królestwo, szczęśliwe, spokojne i bogate w tradycje. W jednym z jego zamków mieszkał wdowiec wraz ze swoją małą córeczką, tak? Choć był on dobrym, oddanym ojcem i zapewniał swojej ukochanej córce wszelkie luksusy. Ciągle uważał, że potrzebuje ona matczynej opieki. Ożenił się więc ponownie. Na swą drugą żonę wybrał kobietę z dobrego domu, która miała 3 córki w worku. W wieku kopciuszka. Każdego ranka miała nadzieję, że nie widzi snu, że się spełnią. Kopciuszek! Kto jadł z mojego talerzyka? Kopciuszek! Kto łamał kawałek mojego chlebka? Kopciuszek! Kto zjadł moją jarzynkę? Jaką jarzynkę? Zieloną pietruszkę! Kopciuszek! Kto używa mojego blendera? A co to jest blender? Kto? Kopciuszek! Kto pił z mojego kubeczka? Kopciuszek! A kto wchodził do mojego łóżeczka? Kopciuszek! No nie, to już przesiadasz, wyrwał buziaki. A dlaczego? Bo my mamy... testosteron! Seks! Akurat w tym mieście. Skąd to się wzięło? A, to właśnie to się zaczęło w 2008 roku, kiedy pierwszy raz taki spektakl charytatywny został wystawiony w Bielsku-Białej. Wtedy graliśmy, żeby zebrać pieniądze dla dwójki potrzebujących dzieciaków. To było prawie 30 tysięcy złotych. Wtedy udało nam się kupić dla tych potrzebujących dzieci 7-11-latki 2 pompy insulinowe i było to bardzo, bardzo takie pozytywne nastawienie. I właściwie potem ta idea przeniosła się do kilku miast i dziś mamy ją tutaj w Myszkowie, żeby właśnie znane postacie życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego danego miasta, danego obszaru, czy powiatu, czy gminy grały w spektaklu charytatywnym i zbierały pieniążki w postaci biletów cegiełek na konkretny cel. I tak było tutaj dzisiaj w Myszkowie. Ale! Żadnych ale! Nasz syn unikał swoich obowiązków wystarczająco długo. Czas najwyższy, by się ożenił i ustatkował. Ochmistrzu! Tak, Wasza Wysokość. Sprowadź mi tu księcia. Rozkaz. A rychło! Natychmiast. Witaj, synu. Witaj, ojcze. Co u ciebie, mój drogi? W porządku. A cóż ty to tam masz? A to, tato, taka... korzenioplastyka. Panie burmistrzu, jak wrażenia ze sceny? No rewelacyjne, powiem szczerze, że baliśmy się wszyscy bardzo. Atmosfera zwłaszcza we wczorajszym dniu była taka już napięta, ale reżyser zrealizował to co chciał, czyli powiedział, że wczoraj on będzie zestresowany, a dzisiaj on będzie wyluzowany, my będziemy zestresowani. No i chyba troszeczkę tak było. Jak przebiegały próby? Dużo stresu? Naprawdę przychodziliśmy na próby, czasami te próby trwały krócej niż zamierzaliśmy, później trwały znacznie dłużej niż zamierzaliśmy, ale ciągle była na nich zabawa. A my chyba nie zauważyliśmy, że tak naprawdę trenujemy. A moje uczucia? Basta! Żenisz się i koniec! Żadne! Ty mi tu z francuskim nie wyjeżdżaj! Będziesz tu siedział, aż zmienisz zdanie! Straż! Tak jest! Dopilnuj ciebie, książę, nie opuszczał komnaty, póki po niego nie przyjdę. Żeby nie opuszczał komnaty, nawet gdy po niego przyjdziesz. Nie! Póki po niego nie przyjdę! Póki po niego nie przyjdziesz, mamy tu nie wchodzić. Nie. Wy zostaniecie tutaj i dopilujecie, żeby on nie wyszedł. A ty po niego przyjdziesz. Właśnie.
Mamy nic nie robić, tylko nie pozwolić mu wyjść? Tak jest! Panie dyrektorze, dlaczego akurat ten sprzęt i jak drogi jest taki sprzęt? Wie pani co, dlaczego akurat? To jest jeden już z kolejnych sprzętów, ponieważ zdrowie tych najmłodszych jest najważniejsze. A w tej chwili coraz więcej dzieci się rodzi w naszym szpitalu i my inwestując w tej chwili w nowy pawilon szpitalny, tam właśnie robimy nowy oddział noworodkowy i chcemy, żeby ten sprzęt był nowy. Jak pogodził pan pracę na takim stanowisku razem z przygotowaniami do tego spektaklu, bo jednak było to czasochłonne, troszeczkę czasu państwo spędzili za kulisami. Tak, myśmy w tej chwili skumulowali bardzo nasze próby i praktycznie cały tydzień wieczorami te próby odgrywaliśmy tutaj. Odbędzie się bal z okazji powrotu jego wysokości księcia. Pierwsze, jeśli twój stylista będzie chciał odejść, nie zatrzymuj go. To w kwestii tak zwanego designu. W pozostałych kwestiach też nie jest najlepiej. Nie oszukujmy się. Twój wykon mnie nie zachwycił. Generalnie jestem na nie. Może Sylwia? Tak, proszę Sylwia. Augustyno, wszystko dobrze. Ale dla mnie nie było, no nie było pupy z przodu. A pupa musi być z przodu. Tak. Musi być, musi być i tyle. Masz wszystkie faktory. Masz faktor C, faktor D, faktor E, ale nie masz faktoru X. Panny, Gryzelda, Gertruda i Gracjanna Krewel. Córki pani Tremero. To są największe postaci. Nie, to się nie nadajemy. Książę? Książę? Nie, poddaję się. Kim ona jest? Nie wiem. Och, mistrzu! To usług waszej wysokości? Znasz ją? Nie, pani. Nigdy wcześniej jej nie widziałem. Ale... Dobrze idzie. Wpadła mu w oko. Walc! Szybko, dawaj walc! Walcz? Światła! Światła! Słuchaj, może go peszymy? Masz rację. Och, mistrzu. Tak jest. Udajemy się do naszych komnat. Oczywiście. Ty zostajesz i dopilnujesz, żeby im nie przeszkadzano. Tak, to jest miłość. My znowu ją ze snu. W nagrodę nadaję ci tytuł. Właśnie, jaki chciałeś tytuł? Sir. Ona uciekła. Sir, ona uciekła? Zaiste specyficzny tytuł. No ale jeśli chcesz, to... Ona co? Ty zdrajco! Co tu się dzieje? No nie uwierzysz, ona uciekła. Wszyscy lojalni mieszkańcy królestwa są zobowiązani zastosować się do królewskiego rozkazu
dotyczącego pewnego pantofelka. Sama to zrobię. Sprawię, że będzie pasował. Pasuje! O! Jak dam? Puść go! Nie pasuje. Och, wasza ekscelencja. Strasznie mi przykro. Musimy pomóc Kopciuszkowi. Ale jak? Za mną! I po cichu! Nie pasuje. Jak nie pasuje, skoro pasuje? Właśnie skończyliśmy procedurę dopasowywania. Z jakim skutkiem? Jak wasza wysokość widzi. Zdajesz sobie sprawę, ochmistrzu, że to już ostatnie miejsce w naszym królestwie? Niestety. Aha! A to kto? A, proszę nie zwracać na nią uwagi. To tylko Kopciuszek. Nie potrzebuję żadnego mierzenia. Ochmistrzu, to ona. Mam ci, miłość zwycięży. No co, synu, przedstawisz nam wreszcie to cudo? Oczywiście. Ojcze, matko, to jest właśnie... A jak ty masz właściwie na imię? Małgorzata. No właśnie, Małgorzata. Bardzo nam miło, drogie dziecko. Oj, bardzo, bardzo. Tato? Tak, synu. Chcielibyśmy się pobrać. Nie zasnę. Dobra, który się wygadał? Pewnie ten redaktorem z gazety, jak zwykle. Kanalarzu! Chytuj kanalarzu, ty! Smaku! Ja wiem, ale nie powiem. A co się, kurde, na mnie patrzysz? A co? Nie wolno? Myślisz, że to ja? Jak zwykle pewnie pytok. Sok pol jeden. O! Soczek. Dla ciebie pan soczek. Ty myślisz, że jak jesteś burmistrzem Żarek, to przyjdziesz jeszcze. Chłopaki, no co jest? Przepraszam, nie mówiłem o tobie. Mówiłem o tym kręgarzu. Kręgarz? Jaki kręgarz? Chłopie, co ty kręgów od kręgi nie odróżniesz? Ja myślę, że to ten kawaler do wzięcia. Jakbyś się czuł, gdyby ktoś ze sceny powiedział, że nie jesteś prawdziwym krasnoludkiem, tylko jakimś tam kanalarzem? Fakt, przegiąłem. Dziękuję. Tak czy inaczej, dalej nie mamy nikogo do udzielenia ślubu. No jak, a Łukasz? No fakt, przecież to wójt. A wójt? To wójt. Czy ty? Tak. A ty? Tak. Niniejszym ogłaszam was mężem i żoną. Się pani ten spektakl? Bardzo, bardzo był fajnie zagrany, profesjonalnie, na luzie. Uważa pani, że częściej powinny być takie spektakle? No na pewno, na pewno. Na pewno nam brakuje tutaj u nas. Szczytny cel, suma dość pokaźna. Rozumiem, że wrażenia jak najbardziej pozytywne. No na pewno, super, super. Byle tak, byle więcej takich spektakli. Dziękuję bardzo. Rewelacja, po prostu rewelacja. Jestem zachwycony, myślałem, że brat przyniesie wstyd rodzinie, ale gdzie tam? Zachował się jak profesjonalny aktor. No gratuluję. Myślę, że następne spektakle będą wkrótce.